Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Pośle. Odpowiadając na te pytania, chcę powiedzieć, że one są kierowane do ministra środowiska, ale tak naprawdę dotyczą w dużej mierze ministra gospodarki i wszystkich tych inicjatyw, które są podejmowane w obszarze resortu gospodarki. Natomiast tak, żeby zaadresować pańskie pytania. Cele pakietu, tak najbardziej skrótowo rozumiane przez wszystkich jako 3x20, ich realizacja wydaje się, że nie jest zagrożona w Polsce. Tutaj największy potencjał, o czym często mówimy, jest w obszarze zwiększania efektywności energetycznej. I to zwiększanie efektywności energetycznej jest konieczne nie ze względu na pakiet klimatyczno-energetyczny, ale ze względu na poprawę konkurencyjności polskiego sektora energetycznego. Więc modernizacja sektora energetycznego, która polega na wymianie starych bloków węglowych na nowe i na właśnie zwiększeniu efektywności energetycznej, to jest działanie konieczne, a jednocześnie rzeczywiście wpisuje się w te działania, które muszą być podjęte celem realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Więc to jest jakby pierwsze ważne zdanie, które chciałabym powiedzieć. I tutaj, zwłaszcza w tym obszarze, jak mamy zdiagnozowane, że poprawa efektywności energetycznej jest możliwa w obszarach takich jak mieszkalnictwo, dzięki termomodernizacji budynków, stosowaniu efektywnych źródeł ciepła, światła, zastosowaniu energooszczędnych sprzętów AGD, w sektorze komunalnym jako takim, przy infrastrukturze zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, przy ogrzewaniu miejskim, czy systemach sterowania ruchem, w sektorze transportu, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym w pojazdach, tworzeniu systemów transportu publicznego czy elektryfikacji transportu jako takiej i też w sektorze energetyki, o czym już mówiłam. Tutaj są środki kierowane do przedsiębiorców, do jednostek samorządu, środki, które są w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc powtarzam, nie wydaje się, żebyśmy mieli jakieś dzisiaj ryzyko niewypełnienia celów traktatowych, jakkolwiek ten cel główny, jaki mamy w Polsce, to w ogóle modernizacja, która jest konieczna. Czy podejmujemy działania? Pan poseł był uprzejmy wymienić kilka z działań, które podejmujemy. I tutaj zapewniam po raz kolejny, że ta dyskusja w Unii Europejskiej się teraz toczy. Jeżeli chodzi o dodatkowe uprawnienia dla Polski, na chwilę obecną nie wydaje się, żeby była taka konieczność. Tutaj pewnie byłoby tak, gdyby nie kryzys globalny, ale ponieważ wskutek kryzysu spadła produkcja w Europie w ogóle i spadła produkcja także w Polsce, wedle ostatnich wyliczeń publikowanych na stronach Komisji Europejskiej, Polska nie wykorzystuje w pełni wszystkich bezpłatnych uprawnień, znaczy emituje mniej niż ma przyznaną pulę bezpłatnych uprawnień, więc na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj podejmować działania celem uzyskania dodatkowych bezpłatnych uprawnień dla sektorów polskiego przemysłu. Zwrócę uwagę Wysokiej Izby, że tutaj zawsze byłoby ryzyko niedozwolonej pomocy publicznej, a niedozwolonej na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. I tutaj też to nie jest takie oczywiste, że można takie dodatkowe uprawnienia w sposób nieuzasadniony się ubiegać. Więc to a propos pytania drugiego. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, że cały czas trwa procedura uzgadniania wniosku tak zwanego derogacyjnego,
która przyzna bezpłatne uprawnienia na okres 2013-2020 dla Polski. Więc to jest decyzja Komisji Europejskiej, która ma zaakceptować polski wniosek. Oczekiwana jest w lipcu tego roku, więc już niedługo. Polska podejmuje też dodatkowe wysiłki, żeby ewentualne te dodatkowe uprawnienia rozliczać poprzez tak zwany wewnętrzny offset, ale tutaj też dużo zależy od Komisji Europejskiej, która musi podjąć kierunkową decyzję na temat zasad tego wewnętrznego offsetu. Więc reasumując, nie ma zagrożeń, żeby Polska wypełniła cele pakietu klimatyczno-energetycznego w okresie do roku 2020. Podejmowane są działania przez rząd ukierunkowane na przede wszystkim teraz dopilnowanie, aby ten system był jak najbardziej rynkowy, jak najbardziej sprawiedliwy. I jednocześnie podejmowany jest aktywny udział w dyskusji na temat przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji, która będzie po roku 2020. Bardzo dziękuję.